Na szeroko pojętym rynku walutowym przede wszystkim zwraca uwagę euro, które w stosunku do dolara znalazło się na poziomach niewidzianych od 2 lat. No i co istotne, ono tak naprawdę może być, nie dość, że wzrosło w ostatnich miesiącach o prawie kilkanaście procent, no to może być tak naprawdę na granicy kolejnego bardzo dużego wzrostu. Para euro-dolar znajduje się przy kluczowym oporze na poziomie 1,17, no którego wybicie może otworzyć drogę do 1,20. To jest taka psychologiczna, magiczna bariera. No pokonanie tej bariery to już tak naprawdę droga szybka w kierunku 1,30. No i ten poziom także powinien wspierać polskiego złotego. Tak, wybicie tego 1,20 oznaczałoby, że dolar traci, powinien tracić też wtedy w stosunku do złotego i możliwy spadek kursu dolara w stosunku do złotego nawet w okolice 3,50 lub poniżej.